Zawsze rozsądny gospodarz przyjmuje coś do swojego majątku, jeżeli ma pomysł na zagospodarowanie tego. Dziwnym jest, że przez ponad 10 lat było to na majątku i ten, który przejmował, i ci, którzy kontynuowali, nie znaleźli pomysłu na pewne dobro, które przyjęto do majątku komunalnego. No ta raczej chyba też taką nie była, no bo tam ile mogła pomieścić? 100 osób, takich sal. No ja pana wprowadzę, 250 osób, sala była zadaszona. Być może, no ale z tego co wiem, to są jakieś tam ekspertyzy, które powodowały, że... A kto robił te ekspertyzy? No, mnie jest trudno powiedzieć, bo ja tych ekspertyz nie widziałem, tylko z informacji, jakie nam prezydent udzielał. A czy w tym miejscu powinna być taka sala widowiskowa? No to może, każdy może mieć swoje zdanie na ten temat. Tak jak ja mam. Myślę, że powinniśmy znaleźć środki, przebudować kino, teatr, który jest przy ulicy Mościckiego, dostosować tak, żeby ludzie nie jeździli do Piotrkowa, do kina i na różne przedstawienia czy do Łodzi. I tutaj znaleźć środki, bo mamy gotową salę, którą trzeba przebudować. To jest moje zdanie. Jeżeli chodzi o ekspertyzę rozbiórki, nie posiadam. Z tego co pamiętam, to my uzyskaliśmy jako radni informację, że taka ekspertyza została wydana. I jestem chyba w stanie nawet przytoczyć swoje pytanie z Komisji Budżetowej. Czy w tym zakresie jest ekspertyza, która by skłaniała do wyburzenia, czy też decydowała inaczej? Jestem zaskoczona tym, co pani mówi, że bez ekspertyzy. W moim przekonaniu, i tak do dziś przynajmniej skłonna byłabym twierdzić, że była to jedyna decyzja wynikająca z ekspertyzy. Tomaszowi również są zgliszcza, które straszą i to kolejne zgliszcza. Powoli Tomaszów Mazowiecki niestety staje się zgliszczami. A tutaj stoimy przed budynkiem, gdzie miała być piękna sala koncertowa, w której miały występować dzieci, młodzież, dorośli, tomaszowianie, zaproszone zespoły, zaproszeni artyści i cieszyć naszą duszę swoimi umiejętnościami. Niestety, jak widzimy, trwa rozbiórka sali w Tomaszowie, nadal niestety z prawdziwego zdarzenia sali widowiskowej nie ma. Mamy hale sportowe, mamy odstraszającą salę naszego kina Włókniarz. Mamy co prawda piękną salę w Tkaczu, ale z kolei mieszczącą niezbyt dużą widownię, mogącą pomieścić niezbyt dużą widownię. I tutaj sala, która teraz dopiero się okazuje, że była stawiana z bardzo dobrych materiałów. Mamy tutaj cegłę pełną. Dzisiaj wiemy, wszystko się robi z takich materiałów, powiedziałbym, przysłowiowych materiałów budowlanych. Krótko, szkoda i smutno, że dorobek spółdzielców no uległ rozbiórce. Te lata, przez które było to budowane dużym wysiłkiem, bo jak wszyscy wiemy, był czas i dobry, i zły dla spółdzielni. Rozpoczęcie budowy tej sali widowiskowej w dobrych chyba czasach dla spółdzielców, potem kontynuowane z dużym wysiłkiem, kiedy przyszły gorsze czasy dla tych instytucji, no a dzisiaj smutny koniec rozbiórki tego, co nie zostało dokończone. Smutne dlatego, że ponad 10 lat temu samorząd przejął to na swój majątek. Ja myślę, że zawsze rozsądny gospodarz
przyjmuje coś do swojego majątku, jeżeli ma pomysł na zagospodarowanie tego. Dziwnym jest, że przez ponad 10 lat było to na majątku i ten, który przejmował, i ci, którzy kontynuowali, nie znaleźli pomysłu na pewne dobro, które przyjęto do majątku komunalnego. Ponad 10 lat to jest długo. Ja nie znam dokładnie, nie mam takiej wiedzy. Mam tylko nadzieję, że obecne władze posiadały dokument mówiący o tym, że ten budynek zadaszony nie nadaje się do dalszego zagospodarowania, a tylko do rozbiórki. Jeżeli taki dokument jest, no to władze nie miały wyjścia. Ale to nie jest rok, ani nie jest to chwilę po przejęciu przez samorząd miasta Tomaszowa tego, co udało się spółdzielcom zrobić. A było to na majątku od 2001 roku. Zadaszenie, z tego co wiem, w okolicach 2000 roku, czyli w miarę świeża inwestycja. Wiemy, że Tomaszów nie dysponuje wielkim potencjałem, który funkcjonowałby na rzecz kultury w mieście. Zawsze, a w szczególności sala widowiskowa, jest potrzebna. Potrzebna dla ludzi, potrzebna dla społeczności. Społeczności tej, którą pod opiekę i zarządzanie nią wziął na siebie samorząd. I nie tylko z ustawy, ale również i z serca. Jest Komisja Kultury Rady Miasta. Nie wiem, jak dzisiaj z perspektywy czasu ci, którzy od wielu lat działają w tej komisji, bo jest pewna kontynuacja w Radzie, do tego się ustosunkują. Ja powiem tylko, że smutno. Smutno jest. Śmiem twierdzić, że taki dokument jest, bo znając przedstawicieli władz obecnych, myślę, że nie posądziłbym ich nigdy o niegospodarność. Ale w tym przypadku jest to porażające. To, co miało miejsce. Sala już jest rozebrana. Tak, wiem, że jest rozebrana, Musiała być jakieś do tego przyczyny. Ja odnoszę się do całego okresu, kiedy było to na majątku samorządu miasta, bo to jest ten element ważny. Powiadam, jeżeli niezależnie od tego, jakie dobra i jakiej wartości się komuś przysparza, to ktoś je przejmując musi mieć na to pomysł, co z tym zrobić. A była to budowa nieukończona, w związku z tym ten, który przejmował, musiał się liczyć z tym, że obowiązkiem jego będzie dokończyć tej budowy i oddać społeczeństwu w użytkowanie. A jest to sfera kultury, czyli potrzebna sfera. Wszyscy lubimy mówić o kulturze, lubimy krytykować, że za mało się dzieje, ale jednocześnie bez bazy nie będzie się nic działo.